Milczenie to przyzwolenie. W każdej branży i w życiu również. Jeżeli nie reagujemy, to się zgadzamy. Niestety w mojej branży, a najpewniej w każdej, są jakieś patologie. I jeżeli na te patologiczne zachowania, na te patologiczne praktyki, na te złe praktyki nie zwracamy uwagi, nie próbujemy jakoś zmienić tego swojego otoczenia, tego swojego podwórka, to te złe praktyki, te patologie nie tyle co będą pozostawać, one będą pączkować i się szerzyć. Jeżeli ktoś daną branżę traktuje tylko w perspektywie sezonowym, roku, dwóch, zrobić, zarobić, nachapać się, zmienić branżę, wyjechać, no to okej, to wiadomo, że on o to podwórko nie dba. Ale jeżeli ktoś w tej branży, tak jak ja, na przykład jest już dłuższy czas i jeszcze dłuższy czas raczej zamierza pozostać, no to we wszystkich interesie takich osób jak ja jest to, żeby to podwórko zleceniowo-pracowe było na jakimś sensownym poziomie. I tu nie mam na myśli tylko i wyłącznie wymiaru finansowego, ale również samego traktowania ludzi. Tyle mówimy o traktowaniu pracowników w odległych częściach świata, złym traktowaniu, a często nie patrzymy na to, co mamy pod nosem.